Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pokażę Wam, jak używać Airtable do zbudowania prostej bardzo bazy. Mamy tutaj Google Keep, w którym trzymam sobie różne linki do narzędzi, które zainteresowały mnie. Chciałbym z tego zrobić bazę danych. Tych linków zrobiło się już za dużo, już nad nimi nie panuję. Więc co teraz zrobimy? Przejdziemy sobie na Airtable, dodamy nową bazę, nazwiemy ją narzędzia IT. Niech będzie to niebieska baza z jakąś ikonką, nie ma to żadnego znaczenia. Mamy pierwszą tabelę, już z jakimiś przykładowymi kolumnami. Teraz chcielibyśmy mieć w tej bazie nazwę narzędzia, jakieś notatki. Ta kolumna jest nam niepotrzebna, więc zmienimy ją w adres do strony, gdzie takie narzędzie możemy sobie obejrzeć. Status zmienimy sobie w kategorię. Ale nie chcemy, żeby to była kategoria wybierana z listy możliwych wartości, tylko z innej tabeli. Klikamy Link to Another Record. Tworzymy nową tabelę, która będzie się nazywała kategorie. Zaznaczamy, że możemy tam sięgać i wskazywać wiele rekordów i zapisujemy. Bierzemy pierwsze narzędzie, na przykład tworzenie gier. Dodajemy nazwę, dodajemy adres. Kategorie, ponieważ tabela kategorie powstała, ale jest całkiem pusta. Możemy ją tutaj uzupełniać na bieżąco, a możemy też wpisać silniki gier. Ponieważ nie ma pasującego rekordu w tabeli kategorie, możemy tutaj kliknąć Add New Record. Silniki gier. Następnie, chcąc dodać Micro Studio, korzystamy już z tej kategorii dodanej wcześniej. Tak, jeśli chodzi o notatki, możemy sobie wklejać dowolne teksty i linki. Następnie taki rekord możemy sobie rozszerzyć na cały ekran, zmieniać kategorie, dodawać kategorie itd. Jeśli chcemy na przykład dodać kolejną kolumnę pod tytułem Technologie, tworzymy sobie nową tabelę pod to. I już załóżmy, że Twina jest w elektronie. Nie wiem, czy tak jest, ale załóżmy, że tak jest. To załóżmy, że jest w C-Sharpie napisane. Cokolwiek. W tabeli technologii pojawią się nam te dwa elementy. Zmiana nazwy tabeli, nic prostszego. Dwa razy klikamy. Zmieniamy. Zmiana nazwy kolumny, też nic prostszego. Co ciekawe, również możemy zmieniać typy kolumn nadal, nawet jeśli to jest link to another record, jeśli zrobimy z tego multiple select, Airtable nam automatycznie skonwertuje. Powie, że jest to zmiana, natomiast dalej będziemy mieli nasze wartości i przy następnym wierszu będzie to już multiple select i przy edycji poprzednich wierszy. Także możemy w ten sposób budować sobie praktycznie dowolne struktury danych. Jest to wygodne, zmiana układu, widoku, grupowanie, filtrowanie, sortowanie, budowanie własnych widoków, budowanie przeróżnych mini aplikacji w oparciu o Airtable, udostępnianie, praca na rekordach, komentowanie rekordów. Jak najbardziej wszystko to możemy w Airtable robić. Mamy tutaj komentarze, załączniki, tutaj lista kolumn jest naprawdę spora. Mamy checkboxy, selekty, pojedyncze, wielokrotne, daty, procenty, mamy formuły, mamy autonumerowanie, mamy kody. Jest naprawdę tego całkiem sporo i pozwala bardzo fajnie, elastycznie budować nam przeróżne aplikacje. To jest takie bardzo skrótowe wprowadzenie. Po więcej materiałów zapraszam na moje strony, blogi, media społecznościowe. Obserwujcie, będzie tego więcej. Pozdrawiam.